Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Dominika, to jest gra Battlefield 4. Przed chwilą wbiłem do tego serwa. Compensator. To samo. Ho. I to wygląda gorzej, no to nara. Wbiłem właśnie na serwa, jest początek rundy, więc... I dostajemy po dupie. Ale nie jest tak źle, mam nadzieję. Największym błędem, przez który się tutaj przegrywa, to to, że nikt nie przejmuje tych zasranych flag. No pewnie, bo po co? Patrzymy ciągle na boki, bo sam przejmuje, nikt mi nie pomoże. Najprawdopodobniej tu jest wróg, tutaj też popatrzymy, nie ma. Zginął? Okej. O kurde, ale ostrza mi. Ledwo co trafiam tego kolesia. Te granaty są najlepsze, impact. Dobra, tego to nie widziałem nawet jak mój granat wybuchł, nic się nie ten. Najprawdopodobniej, o kurczę. Szybko uderzy, no. Okej. Jak to, nie. Koleś dalej tam patrzy? No. Już nie. Kurde, trzeba się tam przedostać. Nie chcę mi się iść tam... ...dworem. Albo nie, czekaj. O kurczę. Nie widział mnie. Aha, chyba że to nikt nie był. O, jednak. Fak. Kurde, już low hapsy i gajdź. Gdzie mój team? O Boże, ale ping. I ten górny jeszcze gorzej. Nie wiem czego. Na serio. Tak. Muzzle break. No bo chcę. O jest. Chcę teraz opisać dodatki. No to używam muzzle breaka, dlatego, iż polepsza kontrolowanie recoila. O, fajnie, można sobie tutaj obracać. I jest według mnie lepszy od heavy barrel. Ponieważ przez to mamy trochę gorszą celność, ale za to łatwiej nam się kontroluje broń, która trochę recoila ma. Później angled grip, który zmniejsza recoil pierwszej kuli o 33%. Tutaj jeszcze laser, żeby strzelać z biodra lepiej i jedyny celownik jaki mam. Z tych lepszych. Angled grip używam tylko dlatego, gdyż często strzelam właśnie tak jak teraz, czyli tak po 3-4 strzały, może nawet mniej, czasami więcej. I to sprawia po prostu, że ten pierwszy strzał nie ma takiego wielkiego recoila. Czyli strzelając tak seriami jak ja... O kurczę. Po prostu macie mniejszy odrzut. Statystycznie. Koleś tu jest i trochę trwało zanim go zabili, to trochę dziwne. Ja spróbuję tędy podejść. Nawet mamy więcej flag niż oni, to jest już dobre. Wow, widzę, że ktoś wpadł na ten sam pomysł co ja. O jest. Tylko, że oni mnie zobaczyli na minimapie, ja miałem mało HP. O Jezu, po raz kolejny widzę tych ludzi z tego głupiego klanu WP, no. Czy oni mnie ścigają? Przed chwilą wbiłem na taki, gdzie było ich czterech. Zapewne komunikacja, wszyscy byli w jednym teamie i w ogóle wszystko super epic. I tak skopali mi tyłek, że coś. No bo nie mi, ale... No co, staty by nie były aż takie złe, ale... O Boże, jak mogłem go nie trafić ani raz. A, połóż się lepiej. Połóż. Niech ci nawet nie widzi ten koleś. Tu jest gdzieś może. Ofa. No z biodra strzelałem przez chwilę, bo trafiałem, a nagle nic. 6-3 staty, to jest źle. Moje kadratio spada przez to.
Ja mam dwa z kawałkiem, o kurde, tu jest. No. Dziwne, że dużo tak strzałów nie trafia. Znaczy dziwne. To jest w pewnym sensie na razie normalne, bo jak wiemy, netcode działa tak jak właśnie działa. Weź albo się ruszysz w jedną, albo w drugą stronę. No. Jak widać, ten recoil nie jest aż taki mocny, jak się tak strzela. Jedyne co musicie robić, to często klikać. Tylko w jakimś takim sensownym rytmie, a nie że tyle jak. Musicie jakby wyczuć, kiedy ciągnąć jakby tutaj mychę w dół. Bo recoil jest mniej więcej pionowy, coś tam pewnie też na bok leci, nie wiem czego ani razu nie trafiłem. Celownik był w pewnym... O Jezu! Czy to był headshot? Ja nawet nie mrugnąłem i już padłem. Nie jest tak źle, ale no naprawdę. Ja chcę jakiś inny celownik, ale... O! Co to jest? Jak to wygląda i... nie jest takie złe. Bo... No, ten red dot ma tą wielką kropę na środku. I to mnie powoli wkurza, ja idę na górę. No idź, idź po prostu, idź, nie pytaj. Aj, myślałem, że będzie trochę lepszy widok. To słabe jednak miejsce. Oho, dźwięk się przez chwilę wyłączył. Na tej mapie pierwszy raz mi się to zdarzyło. On zginął. O, już wiem dlaczego. Dobrze. Ta broń strzela szybciej niż M416. Co jest bardzo dziwne. No kurde, ja chcę stąd wyjść, ale jak tak będziecie mi tu wychodzić, to nigdy... Wow, granat, pak. Nie, zabij go. Nie. No, zabij go, no. Hat Jezu, co to było? Boże. No, ta broń jest o 20 kulek na minutę szybsza niż M416, czyli prawie nic, ale w każdym bądź razie jest szybsza, a ten dźwięk jest jakby, kurde, nie wiem, wolniejszy. Nie, schowaj się tu, za rogiem, cokolwiek. Fuck. O Boże, tu jest więcej ścian, pokoi. Nie spodziewałem się tego. Jak on to, kurczę, nie wiem, zdetonował tą ścianę. Czy obok mnie walnął jakiś granat? Pewnie. Tak, tylko ja jestem ślepy. Okej. Dobra. Dziękuję. O jest, patrzcie ile tam nagle ich wyszło. Czy to jest koleś? Czy ja nie wiem, strzelam w to czerwone światło, a to... Nieciekawie to wygląda, znaczy... No nic, nie mogę się ruszyć. Oj, mam 24 pinga, to dobrze. To już mi się podoba. Taki ping jest spoko. Okej. Oni gdzieś tu są przede mną, ale nie mogę coś ich spotować. Tak, idę tutaj. O, jeszcze za niego. Wiem, że powinienem na pistolet przełączyć. O. Ale takim pistolecikiem nie za bardzo kogoś zabije. W każdym razie jak mnie widzi, to na pewno nie. Okej, słyszę muzyczkę końca rundy i przegrywamy masakr. O Boże, ja praktycznie... Ej, co to było? Wyłączyło mi celowanie, bo kliknąłem Q, serio? Niezłe staty, ale tylko staty, a ja gówno coś przejmowałem flagi, ale... To samo z moim teamem, co nie? Oh yeah. Graliśmy koło 10 minut? Pewnie tak. Dziękuję za obejrzenie tego, mam nadzieję, fajnego odcinka, bo staty nie są złe, ale no, i przegrana mnie wcale nie zadowala. Wolałbym wygrać, a trochę mieć gorsze staty, ale tylko trochę. Nie, aż tak bardzo. Przypominam o konkursie, jest dużo czasu na zrobienie tego, a starczy tak naprawdę tylko pomysł. Dostałem jedno zgłoszenie, znaczy jedno takie na serio fajne, o kurde. To zgłoszenie jest prawie jak zwycięskie. Tak mi się mega podoba. No naprawdę jest genialne.
Ale nie mogę tego na razie stwierdzić, że to jest wygrana, bo no jeszcze jest kilka innych osób, które pewnie wezmą udział. Mam nadzieję. Okej. No. Także przypominam wam o konkursie. Możecie też sprawdzić Facebooka, czasami zalinkuję coś ciekawego, a czasami coś nudnego. Skraszowało mi teraz BF-a. Nie wiem, czy to ogląda, czy to widzicie, ale chyba jak skraszuje mi za chwilę BF-a, to przestanie mi się nagrywać. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam i do zobaczenia na polu bitwy.